ponad 30-milionowy budżet po stronie wydatków. Mamy 34 miliony złotych. To tak na początek, ponieważ budżet, który przyjęliśmy w grudniu, ma charakter mocno techniczny. Wiadomo, że ta uchwała budżetowa praktycznie na każdej sesji ulega zmianie. No i oczywiście budżet, który na chwilę obecną jest troszeczkę wielką niewiadomą. Czekamy na przyjęcie budżetu przez polski parlament i podpis pana prezydenta, wówczas przepisy wykonawcze, które trafią do nas, ponieważ ta wielka niewiadoma wynika również z faktu, no między innymi ogłaszanych powszechnie podwyżek, w tym podwyżek dla nauczycieli, tych 30-procentowych podwyżek dla sfery budżetowej, 20-procentowych. No tutaj nie mamy jeszcze informacji o tym, o formie przekazania środków dla samorządów. Na dzień dzisiejszy ich nie ma. Oczywiście jak najbardziej jestem zwolennikiem podwyżek dla tych grup społecznych bezwzględnie, ponieważ im tutaj się pieniądze należą. Natomiast no, chcemy, żebyśmy jeszcze te pieniążki z państwa jako samorządy otrzymali. To bardzo ważne. Jeśli chodzi o inwestycje, no to przede wszystkim oświetlenie uliczne, to co się w tym projekcie technicznym znalazło. Ponad milionowy projekt na oświetlenie uliczne, ponad 500 punktów oświetleniowych na terenie gminy zostanie wymienionych. Ja myślę, że tutaj to zdecydowanie poprawimy jakość tego oświetlenia. Przede wszystkim będzie to oświetlenie LED-owe, energooszczędne, ale również oświetlenie, które będzie w lepszy sposób sterowane, prawda, czyli gdzieś tutaj będziemy również mogli centralnie sterować to oświetlenie. No oczywiście plany są dalsze, ponieważ nie mamy jeszcze wiedzy o dalszych inwestycjach, co dalej z inwestycjami, między innymi z Polskiego Ładu. Ja oczywiście zakładam, że one są nie do ruszenia. Tutaj mamy, przypominam, budowę przedszkola, mamy przebudowę stadionu LKS Sokół Adamów. Także liczymy na to, że i oczywiście przygotowujemy się dokumentacyjnie do realizacji tychże inwestycji. Mam nadzieję, że nie zostaną one w żaden sposób zawieszone. Co więcej, no oczywiście to tak jak powiedziałem, że budżet ma charakter techniczny, bo może się w trakcie roku zmieniać. Oczywiście przygotowujemy się do aplikowania o środki zewnętrzne z funduszy dla Lubelskiego, szczególnie z projektów rewitalizacyjnych. Tutaj takim miesiącem będzie miesiąc kwiecień, kiedy te projekty będziemy składać, między innymi na przebudowę rynku w Woli Głowskiej. To druga część tej inwestycji, którą właśnie zakończyliśmy, czyli tutaj remontu gruntownego Domu Kultury, pomnik czynu bojowego kleberczyków w Woli Głowskiej. Tak jak już kiedyś zapowiadałem, mamy takie plany, żeby tą przestrzeń pomiędzy sanktuarium a tym nowoczesnym teraz już domem kultury, żeby w jakiś sposób ujednolicić, stworzyć bardzo atrakcyjną przestrzeń w pewnie najbardziej turystycznej miejscowości w naszej gminie. No oczywiście, cóż dużo powiedzieć, również wzrost najniższej krajowej sprawia, że po stronie wydatków te wydatki są na pewno zdecydowanie trudniejsze, ale jeszcze raz podkreślam, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ludzie zarabiali więcej, żeby ich stopa życiowa się podnosiła. Cóż, powiem tak, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, no to również są to inwestycje na kwotę miliona złotych. Są to inwestycje w tym momencie przewidziane na terenie Adamowa oraz inwestycje drogowe przewidziane w miejscowości Władysławów. To na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, dostaniemy założenia do budżetu, z budżetu państwa i będziemy w jakiś sposób mądrzejsi i pewnie będziemy to już w praktyce bardziej realizować.